witam na kanale Gipskarton i tak dalej. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób wykonuję ocieplenie i zabudowę poddasza. Niemniej, nim rozpocznę, to w przypadku dla tego domu z tym poddaszem muszę zacząć od zamknięcia okapu. I tak jak było widać na początku filmu, gdzie jeszcze w jednej części dachu nie zostało to zakończone, pozostawiłem właśnie po to, żeby móc nagrać i pokazać mniej więcej, o co chodzi. Nie nagrywałem tego po kolei, jak to robię, bo po prostu nie mam takich warunków, nie mam możliwości tak umiejscowienia kamery, aby uchwyciła te powiedzmy istotne elementy. Dlatego postaram się po prostu opowiedzieć mniej więcej, jak wykonuję tą pracę. W każdym razie ważne, żeby to zrobić na początku, czyli nie mamy ocieplonej elewacji, więc zamknijmy sobie ten okap po to, aby nam w tej nikt później, gdy już ocieplimy, żeby nikt nam w tej wełnie tam nie majstrował. I po to, byśmy byli pewni tego, że nasza wełna będzie miała, że tak powiem, połączenie z elewacją. Z tego względu, że panowie, którzy będą, ekipa, która będzie robiła elewację, będzie dochodziła tylko do styropianu. Jeżeli będą coś potrzebować skorygować, przyciąć, dociąć, to będą to robić na styropianie. Nie będą w ogóle jakby dotykać się wełny. Od czego zacząć? Zacząć najlepiej od tego, żeby przygotować sobie materiały, no i narzędzia. Z materiałów, jeżeli chodzi o materiały, to dla tego wieńca z tą murbelką, gdzie po obu jej stronach mamy występ o głębokości 5 cm, długości, głębokości 5 cm po jednej i po drugiej stronie, to wyrównamy sobie, zlicujemy jakby ścianę zewnętrzną do góry ponad murbelkę przy użyciu styropianu 5 cm, o grubości 5 cm. Drugą jakby izolacją będzie włożenie takiej kostki styropianowej z pomiędzy krokwie. Oczywiście ktoś by powiedział, że można to zrobić, wykonując to z całego arkusza piątki, czyli przyklejając ją do, montując ją na tej zewnętrznej części, na wieńcu do murbelki, można by ją pociągnąć wyżej. Oczywiście można by było, tylko należałoby to robić od zewnętrznej strony, ale dalej pozostaje jak gdyby taki problem, że czy ocieplający elewacje dojadą do samej góry styropianem, czy nie zakończą na płasko, nie? Czyli będąc jadąc arkuszem, czy nie dojadą do dachu, że w ten sposób zakończą na styropian, czy aby na pewno go podetną pod kątem, że on dojdzie do samej góry, nie? To jest zagadka. Dlatego najlepiej jest zrobić to na samym początku, nim zaczniemy trasować, nim zaczniemy montować wieszaki, nim cokolwiek zaczniemy robić, przygotujmy sobie ten okap. Tak jak mówiłem, potrzebą użyjemy, dlatego akurat nie na przykładu, użyję styropianu o grubości 5 cm, natomiast styropian, który jest wkładany bezpośrednio między światła już samych krokwi, użyłem styropianu o grubości 15 cm, natomiast wysokość w zamku, czyli od rogu zewnętrznego kantu murbelki do górnego pasa krokwi wynosi tak w granicach 16,5 cm. Użyłem do tego celu właśnie styropianu o grubości 15 cm. I kolejno, jak to robić, od czego zacząć? Najpierw musimy sobie przygotować kosteczki takie o grubości równej szerokości krokwi, a wysokość i tak dalej jest już, że tak powiem, uzależniona od tego, jaki ma kształt, jaki jest kąt nachylenia dachu, jaki jest, ile tam mamy miejsca pod krokwią, gdzie jest zamek. Przycinamy sobie takie kostki,
tak aby one nam wchodziły tam na lekki wcisk. Załóżmy, że tu jest nasza murbelka w ten sposób. Nie? Jest zamek, jest krokwi, ten strach i od zewnętrznej strony tu do murbelki musimy sobie wsunąć pod krokiem taką kostkę styropianową. I robimy to z każdą kolejną krokwią. Po tym jak to osadzimy. No i narzędzia przede wszystkim, bo tak czym zmierzyć, czym obciąć. Miara składana lub miara drewniana, piłka do cięcia styropianu czy jakiś inny nóż. W każdym razie taki, który zapewni nam swobodne cięcie grubego, zarówno cienkiego, jak i grubego styropianu. Ja używałem płyty piły płatnicy 11, chyba 11 albo 8, 11 zębów na cal. Czegoś, co nam pozwoli ciąć arkusze, jakieś tutaj akurat użyłem poziomnicy 120, czyli przykładamy, możemy sobie ciąć spokojnie. Pianka montażowa, nóż, później na koniec nóż do obcięcia nadmiaru pianki. I tak, mamy włożone klocki pod krokwie, mierzymy wysokość krokwi, tu jest tam 14,5. Załóżmy 15 cm, przycinamy sobie z każdego arkusza piątki, tniemy takie 15 cm pasy, które później skracamy odpowiednio do światła krokwi. W każdym razie ważne, by przycinać te paski tak, aby one wchodziły nam tutaj na lekki wcisk, tak żeby się swobodnie nam ten styropian trzymał. Jak już go przytniemy, nakładamy delikatny warkocz pianki montażowej na jedną z powierzchni styropianu. Następnie drugi warkocz nakładamy tutaj na tą część, która będzie bezpośrednio spierać się na, będzie oparta na owieniec. Oczywiście wszelkie jakieś tam śmieci, syfy, które nam przeszkadzają, usuwamy. Wkładamy nasz styropian za murbelkę. Dociskamy do wieńca i dociskamy do murbelki. Jak już pianka nam zwiąże, wyschnie, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wykonać z powrotem pełne światło, tak jak jest od zamka do góry, czyli tak, aby z powrotem mieć prześwit pełny, bo w tej chwili jak wkleimy styropian, to ten styropian tego prześwitu nam trochę zabierze, więc musimy go obciąć na równi z kątem nachylenia daszy, czyli on nam wystaje tam troszeczkę dalej, musimy ten nadmiar obciąć. Wycinamy go piłką. Następnie bierzemy nasz styropian o grubości 15 cm. Akurat w tym wypadku może być tak, że będziecie musieli użyć styropianu o grubości 12 cm albo 10 cm. W zależności właśnie wszystko od tego, jakie będzie tutaj światło na krokwi. Długość tego styropianu, czyli tej piętnastki, długość, która będzie tam wchodzić do środka, jest uzależniona od grubości styropianu, od grubości izolacji na elewacji. Akurat nie dla tego budynku będzie na elewacji znajdowało się ocieplenie o grubości 15 cm, czyli tak z wyliczenia wychodzi, że długość tego kawałka, który jest pomiędzy krokwiami, powinien mieć 25 cm, czyli dokładnie połowę pełnego arkusza styropianu. Po obcięciu również, po przygotowaniu sobie takich pasów o grubości 25 cm, przycinamy je na długość równą temu światłu tutaj między krokwiami. Oczywiście tak, żeby był ten lekki wcisk. Myślę, że tam milimetr, 2 mm robiąc na dodatku, to jest już, że tak powiem, wystarczająco. Wsuwamy ten styropian do końca, tak aby zakończył się na kancie. Nie? Czyli wsuwamy go sobie pomiędzy krokwie, stawiając minimalną tutaj szparkę i w tą szczelinę nanosimy warkocz pianki. Po
ona nie, po, jak ona tylko minimalnie tam stężeje, już się nie będzie kleiła do palców, możemy docisnąć cały ten arkusz równo do tego już przyklejonego na murwelce. Jednocześnie przez tą szczelinę, którą tu mamy, możemy sobie kontrolować, czy to jest równolegle przyklejone. I tak po kolei wszystkie kroki. Gdy pianka już zwiąże, obcinamy nadmiar. To jest właściwie wszystko, co jest do wykonania. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie.